przypadku złożenia zeznania przez podatnika po ustawowym terminie podatnikowi grożą konsekwencje wynikające z kodeksu karno-skarbowego. To jest mandat, jaki może zostać nałożony na podatnika. Wysokość tego mandatu mieści się w granicach od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w przedziale od 200 do 4000 zł w aktualnym roku. Więc podatnik, który nie złożył zeznania w terminie, musi się liczyć z takimi konsekwencjami. Jednak można ich uniknąć, składając wraz z zeznaniem po terminie tak zwaną instytucję czynnego żalu. To jest pismo, w którym podatnik poinformuje urząd, iż obowiązku nie dopełnił i aktualnie go dopełnia. Należy również pamiętać o tym, że jeżeli z zeznania wynika podatek do zapłaty, to należy ten podatek również zapłacić. Dopiero wówczas czynny żal złożony jest skuteczny i pozwala nam to uniknąć konsekwencji karno-skarbowych. Złożenie zeznania po terminie, jak i zapłata podatku po terminie nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku zapłaty tego podatku z odsetkami, gdyż niezapłacony w terminie podatek staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki. W tym roku wysokość odsetek wynosi 8% w skali roku. Czynny żal jest nieskuteczny wówczas, kiedy to urząd zorientuje się, że podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia zeznania i urząd wezwie podatnika do złożenia tego zeznania. Podatnik złoży to zeznanie po terminie, a wówczas złożony czynny żal jest nieskuteczny. Na czynny żal nie może się powołać podatnik, który składa zeznanie po terminie w związku z interwencją, wezwaniem Urzędu Skarbowego.